Hejka, witam Was w nowym odcinku drugiego dnia wyjazdu. Właśnie zbieramy się w teren i jesteśmy w trakcie siodłania koni. Są już po śniadaniu, zdążyłam je też wcześniej wyczyścić i umyć. Zostało mi tylko wyczyścić kopyta. Się spocił. Nie, bo nie wysechł? Nie, no myłam go. Tak? Wybieramy się do ruin zamku w Dankowie. Jedziemy tam pierwszy raz, nie znamy trasy, także zobaczymy, jak nam pójdzie. Ostatnio jak byliśmy w tej okolicy, to mieliśmy naprawdę ciekawy teren, który skończył się nocnym powrotem w związku z moimi komplikacjami. Poczekaj, tam przejedziemy, czy...? Spokój! Spokój! Juka założę! O nie, nie, nie! Wracaj! Ej! A na Wilkowiecko gdzie? No, do Wilkowiecka jedziemy. Jest sezon na jelenie teraz. Ale dobrze, że świecicie. Jak pojedziecie, to świeccie. Najlepsze. Skrzynce. Naprawdę żałuję, że nie miałam wtedy jeszcze kanału i nie nagrywałam, bo to, co się działo w tym terenie, jest po prostu nie do opisania. Odwiedziliśmy wtedy stajnię Darmar, którą serdecznie pozdrawiam. Mają przepiękne konie. No i ogólnie właśnie, kiedy jeździ się w takim obcym, nieznanym terenie, dzieją się często różne ciekawe rzeczy, bo to jest całkiem co innego, kiedy jeździ się po znajomej okolicy, gdzie zna się już teren i ludzie też są przyzwyczajeni do tego, że jeżdżą konie. O, jak się przyciąga! Trzymaj nóżkę. Tutaj ludzie całkiem inaczej na nas reagują. Kiedy widzą, że jedziemy, to potrafią na przykład podbiec do płotu albo do okien w domach i machać do nas. Daj! No, u nas też się zdarzają takie sytuacje, szczególnie jeżeli chodzi o dzieci, ale jednak znacznie rzadziej. Jeśli ktoś oglądał poprzedni odcinek i zastanawia się, jak moja ręka, no to boli, jest spuchnięta, ale na szczęście nie stało się nic poważnego, obyło się bez wizyty w szpitalu. Tej nocy nie było już na szczęście żadnych problemów z końmi, ale i tak nie za bardzo się wyspaliśmy. No bo nie wzięliśmy sobie śpiworków i spaliśmy na takich kocach, które podkłada się pod siodło. No i wczoraj jeszcze było spoko, ale dzisiejszej nocy nie dało się ich już użyć, bo były mokre od potu końskiego. Trzeba było je rozwiesić, żeby wyschły na dzisiaj, a nam został tylko jeden zapasowy. No i było dość twardo, bo spaliśmy w bagażniku w aucie. Mieliśmy rozłożone po prostu siedzenia. Figa z Amozarem mają już swoje kulbaki robione na miarę i pod takie siodełko używamy koca filcowego. Ponieważ takie siodło w przeciwieństwie do klasycznego nie ma poduszek wypchanych wełną, tylko twarde ławki, które lepiej rozkładają ciężar, ale wymagają miękkiego, absorbującego wstrząsy podkładu. Taki wojskowy koc jest mieszanką włókien naturalnych i sztucznych, co zapewnia mu bardzo dobrą wytrzymałość, odporność na ścieranie, ale przy tym jest oddychający i doskonale wchłania pot, dzięki czemu koń się nie odparza i czuje się w nim komfortowo. Zostaw koło. Opluła mi konia, k***a. Fuj. Zawsze ja dał te konie tak, żeby się mogły klinować. Nie wziąłeś sobie chusteczek jeszcze? Nie, nie brałem. Weź mi plecy wyczyść, bo mnie chyba opluła. Tobie? No. Pokaż. Tu. Już?
Misiu, Tysiu. Wpadł na metodę. Nagrywa się? Czego? On idzie za topu. Tak? Gdzieś tam coś znajdziemy. Tu? Tu. Może łatwy zwiedzania. No. Tak, tak. A ten zigzakiem łazi. Ja sobie tak się zastanawiałam, bo rano przeszłam dookoła, wszystko się widziało. Ma te 1800? Nie? Jet? No, to tam. A to sądzi, że... to czasem, żeby zagrodzić. No. No tak można powiedzieć, że jednak... Tak, bo... Tak, no to w ziemi no to jest spory majątek, ale jak ktoś to uprawia i to ciągle kasa na to idzie i... Tutaj jak masz tam konie, stajnie i tak dalej, no to niby jest to jakaś tam wartość, ale ciągle ale tylko się wywala na to kasę. Aj, wula! Ogarnij się. No, zarw to. W dupie ma wszystko, on tylko by zwiedzał. Co? No, no. Właśnie, no... No bo ona jest taka zawzięta i wydaje mi się, że one tak o hierarchię po prostu walczyły. Ogólnie niby jest grzeczna, no. Ale ona, no ona wszystkich chce ustawić pod siebie. Tak, tak. I jak się na niej jedzie, to też tak... ona musi mieć kogoś, kto jest pewny. No. Jak tylko poczujesz trochę strachu... Tak, to ona też, no. Od razu. No. No bo jak na niej byłam tam parę razy w terenie, no to się wydaje, że taki super po prostu spokojny koń, a no widzisz to. Lula, która idzie dzisiaj z nami, jest sprawcą incydentu z szybą z ostatniego odcinka i koń, za którym tak strasznie teraz nawołuje, jest właśnie tym, z którym wtedy się pokopała. Idź, idź, figa, idź. Przyjemna temperatura. Dzisiaj taka żwawa jest. Dzisiaj taka żwawa jest. No.
11 kilo. No inaczej. Też już praktycznie nie jeździłam konno, no bo szkoda mi figi. Teraz to tak inaczej. Już prędzej dla niej. A przecież nie pamiętam, żebyś była, wiesz, żebyś była gruba. No nie, no ale... Nie, to krzywdę byś jej nie zrobiła. Nie, no jakoś tak wagowo, no to dużo jakoś strasznie nie ważyłam, no ale to też inaczej całkiem, jak jest człowiek. No. Bardzo i byś nie chciała jej, wiesz, krzywdy, nie? No. A tu kamienie, ej. Tomek. Grzosko. Tu? Ale wiesz, miał ładny filmik. No, fajne widoki. O, jakaś dziura tam. Kamienie, wolno, kamienie. No, nie to co Tinker. Pięknie pan przeszedł. Tak, no to kochany koń. Przeleć jak złoteczko. No, super. No. Dzisiaj jest przyjemniej niż wczoraj. Chłodniej. O Jezu. Traćmy popręgi. Trońcie? No. Trońcie popręgi? A sprawdzać? Traćmy popręgi. A to taka komedia w terenie nie wystarczy. Podejrzyj za dupę. Nie, jedź! No, Lula wyrwała. Kamyczki tu są, może zwolnimy.
Janek, stój! Kamienie! No, trochę jest. No, nie zawsze trzeba do końca pola galopować. Jakie poletko! No, ktoś tu ładnie zaszalał z polem. Takie hektary, a tu takie obgrodzone malutkie. Ale fajnie, skurde. No. A daleko tam zostało? Jak właśnie od Szreka daleko jeszcze? Nie, mi to mówię, że byliśmy wtedy praktycznie już ponad połowę drogi. Aha, no to spoko. I poszukał jakiegoś sklepu w pobliżu, pojechalibyśmy na lody. W niedzielę. I radość znikła. Niedziela. Oczywiście. A my się tu zmieścimy. Tylko uważaj, Tomek, na pniaczek, jak pojedziesz. Ała. Tak idzie chętnie. Zostawiam tam na chwilę, już jakieś burty. Też nie wygląda na zmęczoną jakoś. Bo widać, że chciała. Tak, tak. Nawet nie dawałam sygnału, ale jak zobaczyła, że daleko jest ta woda, no. Zapałała miłością do niego. Tempo było. Fajna piaszczysta droga. Co? Co? No bo Kika, wiesz, jak przyspieszyła, no. Minęła Julę, no to normalnie to była pytanka. To się jeszcze nie odpaliło. Ja tak tylko często, że nie bojaliśmy. Widziałyście tą piękną dziurę, którą minęłyście pomiędzy? Nie. Wiedziałem. Patrzyłam się na Elę, bo ją nagrywałam. Jaka ta była? A ja próbowałam włożyć nogę do tego. No czyli coś nad nami czuwa. Tak, tak. Nie miałyśmy wpaść tą dziurę. Nie ma co robić problemu. Tak. No, ale popatrz, same nieszczęścia nas spotykają, a jednak jakoś tak nic strasznego. A to w takim momencie, że nawet na nie już nie ma, na nie było co wam mówić. No chyba co innego. Ale przynajmniej wiemy, że sklep jest gdzieś otwarty. Dobry.
Dzień dobry. O, co powiem. A tędy prosto drogą? Elegancko, to tyle pan. No matka! No i tak, mówił pan w prawo. A Jezu, bo ja słucham. Też myślałam, że dalej. Tu się wytoczył. Ale tacy tu najwięcej wiedzą zawsze. Tak. No wiesz, taki zawsze musi wiedzieć, gdzie co może kupić. O różnych porach dnia i nocy. Ale ładne te ruiny. Ja myślałam, że to będzie tak parę kamieni. A ty myślała, że gdzie ja cię zaprowadzić chcę? Ale ładnie tu. Ładne te ruiny. Bogato tu. No. Trauma mi się włączyła, że jedziemy na robotę jakąś. Dzisiaj dopiero będzie tutaj impreza, czy? Będzie dzisiaj to 15-14. A co to się w ogóle dzieje? A co to jest? Dzisiaj będzie Big Bike Orkiestra. Wczoraj była Patrycja Markowska. Jakaś rekonstrukcja tutaj była, czy? Tak, tutaj przed sceną rycerze mienia. Ha, przed sceną. Tak. Dzisiaj też jeszcze jakieś pokazy, jakieś tam przedstawienie recepcji ma być. Ale koni tu nie mieliście. Tam? Koni nie było. Nie, tu są dopiero te. Przypadkiem. Przypadkiem przyjechaliśmy. Trafiliśmy na... Na razie. Na razie. Ale ładnie. Fajnie no. I przyjemnie, wiaterek wieje. No bo wiesz, taki rześki wiater, bo tak. Przelatuje. To my, słuchaj, to my tu na dalej poczekamy. Ty jedź tak na skróty, nie kuklerody. No on to by popłynął. Słuchaj, ja bym Amozara dwa razy nie podpuszczał. Bo nie patrzy, czy jest jak wyjść, tylko czy jest jak wleść. Woda. Nie ma lodu. Nie ma lodu. Mówiłem, że ta woda to jest cud, że tam była.
Tak powiem szczerze, cud, że woda była. Jaki kus, normalnie. Wow. Ona kusuje za tobą. Niemożliwe. Ała. No to już prawie jesteśmy. Ja się przeraził, bo się... Ale za drogą i na nogach. Co? Za drogą i na nogach. Tak, to jest za drogą i pieszo. Popuść trochę, bo na drodze jest bezpieczniej. Zarobi mało. Co? No. Nie no, kondycję ma fajną. Zresztą no to jest taki koń, że no.
Do stajni chodź, od razu. Weź sobie, proszę, żeby coś przeciął. Tak? Nie? A to ile było? A chciało się. O Jezu. Konie miały czas na odpoczynek i później zabraliśmy się już do domu. Jeśli dotrwaliście do końca, to dajcie znać w komentarzach i do zobaczenia w kolejnych filmach.